Dzień dobry Państwu, Nikola Bochyńska, Cyber Defense 24. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan pułkownik dr Mariusz Chmielewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, pani redaktor. Prowadził pan pułkownik również badania na temat sztucznej inteligencji. Czy ta sztuczna inteligencja to jest ten trend główny rozwoju polskiej armii, czy jednak też inne technologie widzi pan pułkownik, na które warto postawić? No i pytanie bardzo ciekawe, natomiast no, rzeczywiście przyznaję się w zakresie czy tam w dziedzinie sztucznej inteligencji. Realizowałem wiele prac badawczych i podejrzewam, że jeszcze uda mi się zrealizować. Natomiast no, to jest słowo wytrych w tej chwili, które w tym świecie IT bardzo często się pojawia i mogę powiedzieć tylko tyle, że praktycznie w tej chwili nie ma dostępnych urządzeń sieciowych, które by nie dotykały zagadnień związanych z uczeniem maszynowym, dlatego że podstawowe mechanizmy, czy IPS, czy IDS, one wykorzystują analizę wzorców transmisji sieciowej, czy różnego rodzaju protokołów sieciowych do wykrywania anomalii. Tutaj idziemy w troszeczkę innym kierunku. No my jako NCBC mamy bardzo często potrzebę konsultowania różnych komórek, czy sił zbrojnych, czy Ministerstwa Obrony Narodowej w kierunku wskazywania technologii, czy kierunków rozwoju pewnych technologii. No i w tym zakresie oferujemy własne pomysły, bardzo często też budujemy oprogramowanie, które dostarcza mechanizmy sztucznej inteligencji do pewnych analiz. Mówię tutaj o analizach obrazowych, czy o analizach pewnych danych, które musimy dotykać po części, analizując cyberbezpieczeństwo naszych systemów. I to jest o tyle ciekawe, że z perspektywy prowadzenia badań na uczelni, do takich danych nie mamy dostępu. A tutaj, jeżeli chodzi o instytucje, bardzo często są te dane, natomiast nie ma wprost chęci inwestowania w pewne mechanizmy, w pewne metody, więc tutaj możemy powiedzieć w NCBC z racji tego, że jesteśmy jednostką, która bardzo mocno również buduje kompetencje kadr, które u nas pracują. No, dotykamy zagadnień związanych właśnie z analityką danych, czy systemami big data. Musimy mieć świadomość też wielu mechanizmów związanych z blockchainami, czyli z tym, w jaki sposób rozproszone bazy działają, dlatego że musimy też po części analizować transfery finansów. Mówię tutaj o kryptowalutach. Więc wiele takich zagadnień, które pojawiają się w prasie specjalistycznej, które są zagadnieniami i bardzo często buzzwordami, potocznie mówiąc, my musimy zdawać sobie z nich sprawę, ale po drugie, przede wszystkim budować narzędzia, które w świadomy sposób analizują te dane. I stąd ten zakres kompetencyjny występuje. Bardzo często też, nazwijmy to, naszymi pracami musimy otwierać pewne drzwi, żeby nie powiedzieć umysły, w zastosowaniu nowoczesnych technologii do zapewnienia na przykład bezpiecznej transmisji danych albo bezpiecznego przetwarzania danych na przykład na urządzeniach mobilnych. Tam też występują bardzo często potrzeby żołnierzy działających operacyjnie. Pewnych rzeczy nie udaje się zrobić, więc trzeba wymyślić takie mechanizmy, które zapewnią takie działanie. I tutaj moim zdaniem mamy dosyć ciekawe osiągnięcia i w bardzo ciekawy sposób jesteśmy w stanie rekomendować pewne rozwiązania, nie tylko resortowe, ale już nawet na samym poziomie państwa czy innych resortów. Czy można wskazać jakieś konkretne rozwiązanie? Rozwiązania to może nie, natomiast koncepcje, które budowane są w Ministerstwie Obrony Narodowej, bardzo często adoptowane są na poziom centralny do na przykład zapewnienia systemu komunikacji rządowej i innych takich elementów. I my ośmielamy się mówić w tych tematach na podstawie doświadczeń, które mamy, dlatego że możemy powiedzieć to, że największe sieci teleinformatyczne, największe, czyli takie, które posiadają największą liczbę użytkowników, są budowane w tej chwili przez wojsko i utrzymywane przez wojsko. Mamy wiele doświadczeń bardzo pozytywnych, związanych z wdrożeniami. Wiemy, jak to działa, wiemy, gdzie
są największe problemy z utrzymaniem tego typu rozwiązań i wiemy, w jaki sposób budować również rozwiązania, bym powiedział, unikalne w skali, tutaj można wprost powiedzieć, światowej, jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji czy danych wysokoklauzulowych. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.